Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kanał Keto Traveler ze mną. Ta-dam! Któż by inny jak nie ja? Jak nie moja cudowna żona Beatka. Słuchajcie, dzisiaj będzie dla was słodycz. Robimy keto serniczki na zimno, kawowe. Przepis mnie zaintrygował, nie robiłam takiego połączenia, więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, przepis był wzięty oczywiście ze strony, którą macie w opisie filmu. My będziemy robić połowę tego, co tam było. Oczywiście trochę namieszałam, źle przeliczyłam, ale nieważne. Do przepisu będziemy potrzebowali serek Philadelphia. W naszym przypadku będzie to 250 gramów. Do tego, zobaczcie, co udało mi się znaleźć w sklepie wczoraj. Jest to zmielony już, to był erytrytol czy tak. Stevia? To jest erytrytol. Beata to czytała. Ze steviolami. Ja nie wiem, jestem przeszczęśliwa, że mi się udało to znaleźć, ponieważ nie muszę... Tak, nie będzie jest, nam już jest drobno mielone, jak nie widać. Będzie nam już zgrzytać w zębach. Potrzebujemy tego w naszym przepisie 50 gramów. Strasznie dużo wyszło. No. I 125 ml śmietanki. Tam była 36, ja nie wiem ile ona ma, ta ma 18, ale jest słodka. I jeszcze potrzebujemy żelatynę, ja użyłam taką w proszku, tu dwie łyżki żelatyny i kawę rozpuszczalną, my kupiłyśmy taką, ponieważ my nie mamy w domu kawy rozpuszczalnej, ale kupiłyśmy specjalnie, tu już mam rozpuszczoną tą kawę razem z żelatyną w środku. Słuchajcie, przepis wygląda na banalnie prosty, ponieważ wrzuca się to wszystko do miksera. Miksuje, przerzuca w pudełeczka, my użyjemy takich. Są to plastikowe pudełeczka, ponieważ jesteśmy przed wymianą rzeczy kuchennych. Nie czepiajcie się. Tak, rzeczy kuchennych mamy w planach jechać do Ikei. Kupimy sobie jakieś ładne fancy. Wymienić troszeczkę rzeczy w kuchni, bo ostatnio stwierdziłyśmy, że mamy każdą szklankę z innej parafii, każdy talerz z innej parafii i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że zainwestujemy i kupimy. Wracając do przepisu, słuchajcie, potrzebujemy mikser. My naszym przypadku nie mamy ręcznego miksera, więc do wszystkiego używamy tego. Tak, i do tego przelewamy naszą śmietankę. Tak się ustawię. Ją troszeczkę miksujemy, troszeczkę, niedużo jakoś, bardzo. Ma zgęstnieć czy nie? Nie, tak jest napisane, że tylko trochę ją pomiksować, więc ją pomiksujemy trochę. To wzięła się w procesie ubijania. Tak. Dobra. Zapomniałam włożyć jednej rzeczy do naszego miksera, ponieważ ja do ubijania śmietany tego nie używam. Beata używa tylko do chlebku, więc troszeczkę miksujemy. Ją ubiłam. Teraz dorzucamy do tego nasz erytryto. Nie rozrzucamy tak jak ja. I dorzucamy serek Philadelphia. W tym przypadku może być jeszcze jakiś inny serek. Tam był w przepisie łaciaty. Nie znam tego serka, ale zerknijcie do przepisu. Można zrobić z innych. I tam był jeszcze... wątpliwości, jak to się na tym motylku to... Nie wiem, zobaczymy. Ubije. I tam jeszcze w przepisie było szczypta soli, ale ja ten serek już jest trochę słony, więc nie będę dawać. Nawet się wymieszało w tym motylku, nie jest źle. No, także teraz dolewamy naszą kawę, która jest zmieszana z żelatyną. Spróbujemy to na koniec, bo ja nie jestem pewna, czy tej kawy nie będzie trochę za dużo. Spróbujemy, czy jest dobre na słodkość, na słoność. A, zgarniemy to z boku. Wyjdzie bardzo rzadkie, ale pamiętajcie, że tam jest żelatyna, więc to się potem zetnie. Nie pukaj w naczynie. I mieszamy to wszystko razem. Wyszło to takie rzadkie. Tak to wygląda. Teraz to będziemy przelewać, wstawiać do lodówki
Podobno po 2 godzinach ma być dobre. Ja myślę, że my dopiero spróbujemy jutro tego. Albo dzisiaj wieczorem. Panie tam? No dobra, daj. Przelewamy. Tak więc mamy 6. 6 niepełnych. Wyszłoby 6 pełnych, ale był jeden mały wypadek przy pracy, przy nakładaniu. Więc ten jeden jest niepełny. Teraz wrzucamy to do lodówki. Wrócimy do Was, jak będzie gotowe. Jak widzieliście, nie było to mega trudne ani mega długie. Mam nadzieję, że będzie dobre. Próbowałyśmy oczywiście poza kamerą. I w smaku jest dobre. Ja lubię kawowe desery, więc no, trzeba lubić kawowe desery. Tak? Ja lubię wszystko, co związane z kawą. Jestem smakoszem kawy. Tak? Beatka też. Więc wrócimy do Was, jak będzie gotowe i powiemy Wam, czy jest dobre i czy warte zrobienia. Słuchajcie, minęły 3 godzinki? 4? Ale mogę jeszcze trochę? Bo... Nie, to moje, nie chciałaś. No nie chciałam tego, bo myślałam, że mi nie będzie smakować. Spróbowałyśmy te serniczki. Ja bym to bardziej nazwała takim deserem budyniowym, piankowym. Taka pianka to jest bardziej. Nie serniczkiem. To ma taką... To ma... Dobra. Taką ma konsystencję. To jest konsystencja, której ja nie lubię w deserach. A ja dlatego... uwielbiam właśnie taką konsystencję budyniową. Dlatego powiedziałam, że nie będę chciała, ale to jest zajebiście dobre w smaku. Masz, zabierz to. My jesteśmy wielkimi fankami kawy, więc jak dla mnie super. Na pewno powtórzę to jeszcze, bo mi bardzo smakowało. Oczywiście możecie zrobić te serniczki o różnych smakach. Nie muszą być kawowe. W naszym przypadku było to kawowe, ponieważ my lubimy kawę. Smak kawy, ja lubię lody kawowe, lubię kawę, lubię ciasta kawowe, wszystko lubię, co jest związane z kawą. Posmakowałam. Można i dla mnie... cytrynowe, tak, dla mnie duży plus. Deser, jak widzieliście, no mega szybki w zrobieniu. Wstawiacie do lodówki, jak Was znajdzie ochota, to po prostu sobie wyciągacie taką małe pudełeczko i macie pyszną rzecz. Także ja polecam, ode mnie łapka w górę. Bardzo fajne to jest. Od Ciebie? Tak, dla mnie też. Konsystencja nie, to nie jest moja bajka. Spodziewałam się, że Bata powie, że jej nie będzie smakować, bo ale nie przepada za takimi deserami. To jest bardzo dobre w smaku. Jedna tylko taka uwaga, jak będziecie, bo to zależy od smaku i od proporcji, jakie dacie, tak? Ilość kawy w stosunku do słodzika, jaki dacie. Musicie sobie po prostu... Próbować. Popróbować i zobaczyć, które proporcje, zanim to wrzucicie do lodówki, tak, no to jeszcze w mikserze można sobie to wymieszać. Wiecie, poza kamerą, paluchem. Żeby nie było albo zbyt kawowe, albo zbyt słodkie. Tak. Nie? Czyli lepiej tego erytrytolu dodawać po troszku. No, my jeszcze dodałyśmy troszeczkę poza kadrem, ale niewiele, naprawdę tak, niewiele. Po pierwszym próbowaniu stwierdziłyśmy, że jest zbyt kawowe. Ja zrobiłam za mocną kawę po prostu, bo to też zależy, jaką kawę zrobicie, tak? No bo tam było napisane po prostu mocną kawę. No i co znaczy mocna kawa? Dla mnie mocna kawa, no to jest taka, że jak ja próbuję, to mnie wykręca. To jest mocna kawa. No i myślę, a dla innego może być kawa z 2 łyżeczek, no. I następnym razem, jakbyśmy robiły, to ja bym to zrobiła z espresso na przykład. Z tak, kawy. Tak, normalną. Sposób, a nie z tego... Przepis był z rozpuszczalną kawą, ale myślę, że z normalną można by było to zrobić. Spokojnie z espresso by było jeszcze lepsze. I wiecie, rano zamiast kawki, deserek. No, teraz nie pójdziemy spać potem, nie? Nie, ja pójdę, nie, bo jest rozpuszczalna kawa. Tak. A to była bezkofeinowa? Nie, zwykła. Nie, nie, zwykła. Także jeżeli Wam się podobało, łapeczka w górę, zostawcie też subskrybera, zostawcie po sobie ślad, że obejrzeliście film, czyli koniecznie w postaci komentarza. Czytamy je wszystkie, ja często nie odpowiadam, tylko jeżeli Batka jest zajęta, więc... Ja ale czasem, czytam, ja ale czytam wszystkie. Opóźnienia w odpowiadaniu, bo to zależy, ile mam pracy, jak mam czas i tak dalej. Ale staramy się odpowiadać na wszystkie komentarze, tak, więc... Zdecydowanie. Też Wam dajemy znać, że je czytamy, więc je czytamy, obie je czytamy, tak? To, że jedna odpowiada, to nie znaczy, że druga nie przeczytała tych komentarzy. Więc zostawcie komentarz, lajka, subskrybera, dzwoneczek, co tam jeszcze... Co można zostawić, to zostawcie. Ślad po sobie. Ślad po sobie, tak. I tyle, bo to motywuje też do produkowania dla Was tych filmów. To tyle w tym odcinku. Widzimy się w następny czwartek. Do zobaczenia. Pa! Cześć.